Sobota, 5 października, w Sydney deszcz, a już za 8 dni Polacy pójdą do urn wyborczych, żeby zadecydować, czy Polska nadal będzie się rozwijała i czy poziom życia zwykłych obywateli wzrośnie, czy też wrócimy do tego, co było przed 4 laty. Więc sydney.pl zapraszamy na rozmowę przedwyborczą. Serdecznie witamy panią poseł Małgorzatę Wytych i profesora Marka Rudzińskiego. Oraz prezesa Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii, pana Adama Gajkowskiego, który witam państwa. Rozmowę. Serdecznie witamy. Witam. Witam państwa serdecznie, witam wszystkich słuchaczy blogu Elisy Lejewskiej sydney.pl, także tych wszystkich, którzy na innych mediach społecznościowych w Australii, w świecie, wśród Polonii, ale także Polaków na wschodzie i Polaków w ojczyźnie będą mieli okazję tej rozmowy wysłuchać. Chciałbym pokrótce może przedstawić moich gości. Jest to pani poseł Małgorzata Wytych, poseł, która w Sejmie zajmowała się takim ciekawym projektem, który nas wszystkich tutaj na obczyźnie interesuje. Jest to projekt związany z podatkami od naszych emerytur. I ten projekt będzie pewnie głównym tematem moich pytań, jeżeli idzie o panią poseł Małgorzatę Wytych. Pani poseł jest także wdową po świętej pamięci Pawle Wytychu, pracowniku Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, który zginął 10 kwietnia w Smoleńsku. Z kolei drugim naszym rozmówcą jest profesor Marek Rudnicki, lekarz, chirurg, który, prawda, od wielu, wielu lat mieszka w Chicago, ale mieszka także i w Polsce, więc za namową Prawa i Sprawiedliwości zdecydował się jako kandydat niezależny startować do Senatu Rzeczypospolitej z okręgu, w którym będzie głosowała też Polonia. Także pani poseł Małgorzata Wytych startuje z tegoż okręgu w Warszawie, więc zapraszam do tej rozmowy i może zacznę od pani poseł. Pani poseł, jakież to sprawy, które najbardziej dotykają Polonii, leżą pani na sercu? Czy ta sprawa tych emerytur jest do rozwiązania i czy można ją rozwiązać tak, żebyśmy mogli w tej przyszłej kadencji Sejmu, prawda, pochylić się nad tym tematem i, prawda, zadowolić Polaków mieszkających na obczyźnie i tych, którzy wracają do Polski, jakimiś korzystnymi rozwiązaniami? Dzień dobry państwu. Rzeczywiście kwestia dotycząca tego zabezpieczenia, czyli właśnie tych emerytur, jest dominującym tematem zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i u państwa tutaj w Australii. Z tym, że te zagadnienia są troszeczkę inne w związku z tym, że inne są te w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych jest ten tak zwany windfall elimination provision, czyli eliminacja zysków monetarnych, które przypłynęły z wiatrem, czyli jak gdyby branie pod uwagę tych drugich, można powiedzieć, źródeł dochodu, za co są uważane właśnie polskie emerytury, co pozwala Social Security, czyli takiemu amerykańskiemu odpowiednikowi ZUS-u odpowiednio redukować te świadczenia. Dyskusja na ten temat się już rozpoczęła. Ja byłam w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Miałam możliwość porozmawiania z osobą, która brała udział w 2012-2013 roku ze stroną amerykańską. Także mam nadzieję, że ta następna kadencja pokaże, że wspólne rozwiązanie dwustronne między Polską a Stanami Zjednoczonymi jednak przyniesie jakieś rozwiązanie, ponieważ są to obywatele polscy będący jednocześnie obywatelami amerykańskimi, dlatego też podlegają pod to prawo. Jeżeli chodzi o państwa sprawę, to z tego, tak jak rozmawiałam z przedstawicielami organizacji polonijnych, głównie chodzi o opodatkowanie, o różnice właśnie w sprawach dotyczących
emerytur osób, które wracają do Polski. No to jest na razie nowy temat, na pewno będę chciała go mocniej jakby zgłębić. Podobnie jak ten to właśnie. Tutaj widzę konieczność kontaktu z Ministerstwem z kolei Finansów, ponieważ kwestia opodatkowania, podobnie tak jak w Stanach Zjednoczonych, tam też jest problem podwójnego opodatkowania, w związku z tym, że Stany Zjednoczone nie ratyfikowały umowy z Polską. Panie profesorze, co spowodowało, że dał się pan namówić na zmianę sposobu życia i zainteresowanie polityką? No, myślę, że każdy człowiek dojrzewa do momentu, w którym musi podjąć jakieś mocne decyzje. Ja funkcjonuję w środowisku polonijnym od 30-40 lat i występowałem na wielu spotkaniach, zebraniach, reprezentując Polonię. Spotkałem się z propozycją, z nominacją na pozycję senatora i po początkowym odmawianiu doszedłem do wniosku później, że byłoby to zdradą poniekąd mojego spojrzenia. Pierwsza propozycja ze strony władzy rządzącej, ażeby ktoś spoza Polski wziął udział w wyborach i potencjalnie wygrał te wybory. Mam nadzieję, że moja kandydatura zyska zaufanie zarówno ludzi w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w Australii, ale również i w Warszawie. Ja mam największy okręg, jaki można sobie wyobrazić dla senatora. To jest 4 dzielnice Warszawy plus cała Polonia na całym świecie. Mam nadzieję, że program, który przedstawiam, jak również znajomość wielu problemów polonijnych pozwolą mi uzyskać poparcie środowisk z całego świata i również z Warszawy. Pani poseł, zwrócę się do pani z pytaniem o pani stosunek do ustawy 447, bo to jest rzecz, która Polonię bulwersuje i oczywiście pan do pana profesora także to pytanie kieruje, aczkolwiek pana profesora zdanie ja osobiście znam, ale chciałbym, żeby też i Polonia się z nim zapoznała. Jest to sprawa, która bulwersuje Polonię. Oddawanie jakichkolwiek roszczeń ludziom, którym te roszczenia prawnie w żaden sposób się nie należą, no uważamy za wręcz takie próby wymuszenia tych roszczeń, uważamy za haniebne. Jaki jest pani stosunek do tej sprawy i jak pani zamierza ewentualnie walczyć o tą polską, w tym wypadku no wręcz rację stanu, jeżeli idzie o tą grabież? To znaczy, przede wszystkim ustawa 447 jest ustawą przyjętą przez Kongres Amerykański. Zarówno pan premier Mateusz Morawiecki, jak pan prezes Jarosław Kaczyński, jak również pan prezydent wielokrotnie się wypowiadali, że nie ma możliwości oddawania mienia, które w ocenie autorów tej ustawy jest mieniem bezspadkowym, czyli należy się ono po prostu narodowi żydowskiemu. Po II wojnie światowej, bo jak gdyby tu jest to źródło tych roszczeń, które są wysuwane w stosunku do wszystkich tak naprawdę narodów. Jest to deklaracja teresińska, gdzie jak gdyby było podpisane takie zobowiązanie, to było zobowiązanie moralne, ono nie miało waloru prawnego. O właśnie tym takim, no, zadośćuczynieniu. Natomiast to było już wielokrotnie powiedziane, jeżeli dopóki Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica będą rządziły, na pewno takich zwrotów, czy nawet przyjęcia roszczeń absolutnie nie będzie. Ja tutaj, jeśli można, dodałbym, że na całym świecie obowiązują wspólne prawa odnośnie mienia bezspadkowego. To znaczy takiego, w którym posiadacz mienia nie pozostawił po sobie żadnych zstępnych krewnych ani ludzi, którzy mogą mieć prawa do tego mienia. Mamy tutaj właśnie taką sytuację i zmiana tej sytuacji jest po prostu w moim odczuciu nierealna. Natomiast jest inny punkt, że przez lata ostatnie, a w ostatnich latach w szczególności, Polska i polskie sądy podejmują decyzje w sprawie zwrotu mienia
spadkowego, w którym pojawiają się spadkobiercy przedstawiający odpowiednie dokumenty i po przewodzie sądowym, który określa prawność, legalność tych dokumentów, ci spadkobiercy dostają prawa do mienia. Jest to mienie zarówno pola, czy domy, czy jakiekolwiek inne mienie, które istnieje w Polsce. I sądzę, że nie jest tajemnicą, że w wielu krajach dzieje się to podobnie i Polska realizuje to tak jak wiele innych krajów. Natomiast jeśli chodzi o ustawę 447, to nie wyobrażam sobie, ażeby rząd polski, parlament czy ktokolwiek inny podejmował uchwałę sprzyjającą tym, którzy sięgają po mienie, do którego nie mają prawa. Poza tym jeszcze jedna rzecz trzeba pamiętać, że w Polsce razem jakby z uczestniczeniem Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, były podpisane tak zwane układy indemnizacyjne, czyli to właśnie było to takie zadośćuczynienie za mienie, jeżeli chodzi właśnie o przemysł, o różnego rodzaju spółki pozostawione w Polsce, jak również przez szereg lat gminy żydowskie uzyskały też jak gdyby swoje prawa, także to nie jest żadna nowość, natomiast takie właśnie gremialne występowanie o to mienie właśnie bezspadkowe, no stoi w całkowitej sprzeczności z naszym prawem, które jasno mówi, że w momencie, kiedy nie ma spadkobiercy, dziedziczy to gmina ostatniego miejsca zamieszkania. Dlatego tak jak powiedziałam, no, nasze stanowisko jest takie, że no, ustawa 447 jest ustawą amerykańską. Wiemy, jak ona została podjęta w bardzo, bardzo specyficzny sposób i to się odbywało. Także na pewno no, ja sobie nie przypominam, nie orientuję się, czy są jakieś sprawy obecnie w sądach. Myślę, że na pewno nie. Natomiast jeżeli chodzi o stanowisko państwa, jest jasne. Ja dodałbym tutaj jeszcze, że ta ustawa 447 to jest odniesienie do deklaracji terezińskiej, ale istota 447 to jest oczekiwanie przedstawienia raportu realizacji deklaracji terezińskiej. I ten raport, myślę, jest w dużej mierze albo już był przygotowany, albo jest przygotowywany, mówiący o tym, ile tysięcy domów, ile tysięcy, no powiem, real estate zostało przekazanych w ręce tych, którzy złożyli sprawy do sądu i dokumentują swoje prawa do spadków. I myślę, że taki raport, który zostanie przekazany do rządu Stanów Zjednoczonych, mimo że ta ustawa kongresu, no powiedzmy, jest ustawą amerykańską, a nie polską, powinien zadośćuczynić oczekiwaniom strony amerykańskiej. My jako Polska chcemy żyć w zgodzie z Amerykanami, i myślę, że taki raport najpewniej w pewnym sensie już był przygotowany. Z tym, że rozumiemy, że w zasadzie, no tak jak pani poseł to zaznaczyła, ustawa była uchwalona no, w pewien specyficzny sposób, aczkolwiek już później list 88 senatorów wręcz no, pokazuje bardzo wielką niewiedzę tych ludzi w tym Senacie Stanów Zjednoczonych, którzy no, odnoszą się albo zostali wprowadzeni w błąd, bo oni odnoszą się do zachowania Polski tak, jakby Polska właśnie tych pojedynczych roszczeń, czyli tych prawnych roszczeń co do mienia spadkowego nie wypełniała. A to jest po prostu nieprawda. Polska te roszczenia wypełnia, więc każdy, kto to zarówno powiedzmy spadkobierca pochodzenia Polak narodowości żydowskiej, czy choćby nawet Polak, który zamieszkuje w Polsce albo i w Australii, a który ma mienie, które zostało znacjonalizowane czy odebrane mu w ten czy w inny sposób po II wojnie światowej, jeżeli składa pozew do sądu, no to ten proces się toczy i jeżeli są dowody na to, że to jest jego mienie, to on je otrzymał już albo otrzyma, albo no, otrzymuje właśnie teraz.
Niemniej tutaj na pewno edukacja panów senatorów by się przydała. Przydałby się, czy to polski senator, czy to tutaj, panie profesorze, to pana ukłon pewnie, który zadbałby o to, żeby móc mieć wystąpienie przed Senatem Stanów Zjednoczonych i który mógłby im wyjaśnić różnicę, tym senatorom wszystkim, różnicę między mieniem bezspadkowym a mieniem spadkowym. I wtedy byśmy zamknęli ten temat chyba raz na zawsze. Panie prezesie, ja odnoszę wrażenie, że niekiedy nasze środowiska też występują przed szereg, tworząc poniekąd problem. Słyszeliśmy z ust, tak jak pani poseł powiedziała, premiera wielokrotnie, prezydenta, marszałka, jednoznaczne informacje odnośnie spojrzenia rządu Rzeczypospolitej na tę sprawę. I muszę powiedzieć, że środowiska Polonia bardzo mocno podnoszą ten projekt, być może kreując właśnie taką sytuację niepewności. Ja myślę, to jest, że rząd to jest możliwe, ale to jest pewnie też i panie profesorze, to jest możliwe, ale to jest też pewnie no, wyraz pewnej frustracji, bo jednak rząd Rzeczypospolitej. No przez, tu musimy po prostu zgodnie z prawdą to powiedzieć, przez długi czas pomijał milczeniem tą ustawę Senatu Stanów Zjednoczonych, więc gdyby zajął stanowisko od razu, a nie dopiero w jej końcowym, powiedzmy, starciu, no to pewnie by nie było tej całej takiej no nerwowości i złego spojrzenia, może niezbyt takiego ufnego, w działania rządu, tak. Ale to nie, to by była jedna rzecz, a teraz moglibyśmy przejść może do tematu, co państwo chcieliby dla Polonii i dla Polski zrobić na tych, no, w tej nowej kadencji Sejmu i Senatu? Ja myślę, jest szereg spraw. Jeśli chodzi o mnie, to sprawy są zarówno polonijne w jedną stronę, relacja Polonii z Polską, a w drugą to, co Polska powinna robić dla Polonii. My oczekujemy, znaczy mówię to jako przedstawiciel Polonii, że przestanie ona traktowana być przedmiotowo. My powinniśmy uczestniczyć w różnych decyzjach dotyczących nas, a nie tylko widzieć, że jakieś decyzje są podjęte i jesteśmy, że tak powiem, przedmiotem tych decyzji podejmowanych przez ludzi, którzy stosunkowo niewiele wiedzą na temat Polonii. Ja widzę swoją rolę jako tego człowieka, który pilnuje w Senacie i przez układ parlamentarny, wiedząc o tym, co się dzieje w Sejmie, będę miał możliwość w jakiś sposób śledzenia przygotowanych ustaw, które mogą zahaczać o sprawy Polonii. Widzę tę rolę, że poprzez konsultacje ze środowiskami polonijnymi, czy w Australii, w Stanach, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, ale również na wschodzie, będzie można przekazać nasze spojrzenie polonijne na podejmowaną ustawę i tak ją skorygować, ażeby ona miała sens dla nas środowisk polonijnych. Konkretnie pierwsza sprawa to są problemy związane z wyborami. Teraz jest okres wyborów i trzeba je zmienić. Trzeba ten starodawny system rejestracji zmienić i przywrócić głosowanie korespondencyjne. Ludzie nie będą powiedział nawet internetowe. Nie rozumiem. Powiedziałem, że uważam, że nawet internetowe. O tym myślę. Jest kilka krajów na świecie, które już w tej chwili to realizują i myślę, że mogłoby to być zrobione. Druga bardzo istotna sprawa to jest nasz udział w obronie wizerunku Polski, a właściwie w kreowaniu pozytywnego wizerunku Polski zgodnego z historią. My nie chcemy mówić o nieprawdziwych rzeczach, my chcemy mówić o prawdę i Polonia może faktycznie bardzo dużo zrobić, ale nie może być zostawiona w tych działaniach. To musi być skoordynowany, prospektywny program, który będzie przygotowany na 10-15 lat i który sukcesywnie będzie adresował sprawy związane z wizerunkiem Polski. Kolejna rzecz to jest sprawy powrotu do kraju. Część pani była przy emeryturach, ale ja widzę to nieco szerzej. To są sprawy powrotów do Polski ludzi młodszych,
których oczekuje Polska, których potrzebuje Polska i którzy być może są zainteresowani, żeby wrócić do kraju, który jest w tej chwili tygrysem ekonomicznym w Europie i właściwie na świecie, gdzie można dobrze żyć, gdzie ekonomia działa właściwie, gdzie można kontynuować badania naukowe, gdzie można założyć firmę, gdzie może to dobrze funkcjonować. Z innej strony patrząc, jako przedstawiciel Polonii, właściwie świata medycznego, ja widzę niezwykle wielką rolę w możliwościach wpływu na modyfikacje czy zmiany w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Mamy za granicą wielu lekarzy, którzy bardzo chętnie przekażą swoje doświadczenia i po adaptacji tych doświadczeń wiele z nich zużytkować dla odpowiednich zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce, zarówno jeśli chodzi o podaż, czyli kontakty ze szpitalami, z lekarzami, edukacja medyczna, również zmiany w całokształcie systemu, w strategii lecznictwa w Polsce. To są sprawy, które będą bardzo bliskie mojemu sercu, ponieważ najważniejsze jest dla mnie, są kilka rzeczy. To jest silna Polska, która będzie funkcjonowała w Europie, w Unii Europejskiej zgodnie z chrześcijańskimi przesłaniami naszej kultury zachodnioeuropejskiej, która dba o obywateli swoich, która będzie funkcjonowała w równym stopniu dla wszystkich, którzy w niej zamieszkują. Jeżeli chodzi o mnie, to tak naprawdę te 4 lata pokazały najważniejszą rzecz, tą, o której mówił. To znaczy te 4 lata pokazały, tak naprawdę przekonały mnie o jednej rzeczy. Nic nie można zrobić bez Polonii. Moje kontakty z przedstawicielami organizacji polonijnych, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, z przedstawicielami organizacji emerytów i rencistów, to prowadziły do tego, że między innymi właśnie została złożona petycja do Komisji Petycji, była rozstrzygnięta, nie była rozstrzygnięta po naszej myśli, ale już ten głos został usłyszany. Tak samo to właśnie działanie polskich emerytów doprowadziło do tego, że w ZUS-ie konfuzjamy ale nie tylko na całym świecie. Ja mogę się wtedy tym zająć. Jeżeli rozmawiam z kimś, ktoś mi jakby sygnalizuje, mogę z nim na ten temat też porozmawiać. Halo? Witam pani poseł jeszcze raz, ale no mamy kłopot z tym połączeniem ze Skype'em. Jest pani słyszalna. Pani poseł, wracamy do tematu tego, co w nowej kadencji Sejmu, jakich prac, niekoniecznie nawet polonijnych, jak jest jakaś konkretna praca, którą pani się lubi w Sejmie zajmować, to proszę o niej też. Rozumiem. To znaczy ja w ciągu tych 4 lat tak naprawdę zajmowałam się wieloma rzeczami, natomiast nad tymi, którymi się skupiłam, to jeżeli chodzi o sprawy polonijne, tak jak już mówiłam, kwestie emerytur, ale również miejsc pamięci, między innymi właśnie w Niemczech. Także takie zachowywanie pewnych takich faktów historycznych, upowszechnianie ich. Niedawno spotkałam się z przewodniczącą Stowarzyszenia imienia Adama Mickiewicza z Odessy i okazało się, że również dzięki mojej pomocy i zaangażowaniu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie właśnie został przeprowadzony program pod tytułem Klasa Najlepiej po Polsku. I właśnie tutaj dzieciaki i młodzież ze stowarzyszenia razem z młodzieżą z Warszawy, z jednego z liceów, właśnie między innymi i czytali, mieli narodowe czytanie, tam poznawali się. Polacy byli teraz we wrześniu właśnie w Odessie, natomiast właśnie tutaj uczniowie z Ukrainy, z Odessy przyjeżdżają do nas w kwietniu. Oprócz tego też zajmowałam się sprawami dotyczącymi nauki w ogóle języka polskiego.
zarówno w Stanach Zjednoczonych, mam kontakty ze szkołami polskimi, jak także tutaj właśnie w Niemczech, ponieważ jesteśmy obecnie tutaj właśnie w Niemczech, jest 50. rocznica macierzy szkolnej, ale też tego języka polskiego uczonego na wschodzie. Nauczycieli, którzy są wysyłani przez organizacje zajmujące się właśnie wysyłaniem polskich nauczycieli na Ukrainę, do Kazachstanu. Między innymi dzięki działalności Komisji Łączności z Polakami, w której brałam udział w pracach, doprowadziliśmy do tego, że nauczyciele, którzy wyjeżdżają na te placówki, będą mieli normalnie takie same uprawnienia jak nauczyciele polscy, czego nie było, co się okazało. Jeżeli chodzi z kolei o sprawy takie polskie, to moim takim głównym obszarem zainteresowań to były osoby niepełnosprawne. Między innymi początkiem kadencji udało mi się zorganizować dużą konferencję. Ona miała trochę też charakter międzynarodowy, bo mieliśmy kilku gości spoza granic Polski. Na temat szkoły rehabilitacji, polskiej szkoły rehabilitacji takiej kompleksowej. Mam nadzieję, że w następnej kadencji będę mogła przeprowadzić drugą edycję tej konferencji. Rzeczywiście to rozpoczęło pewną dyskusję w ogóle w Polsce na temat tego. Zaangażowałam się też w ustawę o fizjoterapeutach. Dzięki temu mamy samorząd, mamy jakby oddzielną grupę zawodową, co też się bardzo prężnie rozwija. A także pomoc osobom niepełnosprawnym i tak naprawdę poznawanie tego środowiska, szczególnie środowiska osób niewidomych, z którymi miałam możliwość chodzenia po górach i na przykład żeglowanie po Morzu Bałtyckim na prawdziwym żeglowcu jako załogam. Bo to nie chodziło o to, żeby być pasażerem, ale żeby rzeczywiście poczuć tę pracę przy żaglach, liny, pracę w kampuzie też było niesamowite przeżycie. Jestem też chrzestną Regę, to jest pierwszewodnik, dlatego że też udało nam się rozpocząć program właśnie pierwszewodnik, czyli szkolenie psów dla osób niewidomych, jako właśnie psów pracujących, czyli tych właśnie psów przewodników. I tak naprawdę te 4 lata wyznaczają kolejne lata, dlatego że te sprawy absolutnie nie kończą się. Jeżeli chodzi na przykład o repatriację, czyli ustawę, przy której najbardziej pracowałam, byłam też przewodniczącą podkomisji. Jesteśmy teraz w trakcie tego procesu repatriacyjnego. Chciałabym, ażeby zrobić pewnego rodzaju ewaluację, jak wygląda ten proces właśnie wprowadzania naszych rodaków ze wschodu, zarówno przez ośrodki readaptacyjne, czyli takie właśnie adaptacyjne dla repatriantów, jak również ten nurt wprowadzony przez samorząd terytorialny. Także jest szereg rzeczy, które rozpoczęłam, chciałabym je dalej kontynuować. Sprawy prawne również dotyczące na przykład tak zwanych uprowadzeń rodzicielskich, czyli postępowań międzynarodowych w trybie konwencji haskiej. Jako adwokat teraz chcę się wybrać na kongres właśnie prawa rodzinnego poświęcony temu zagadnieniu i chciałabym też to zobaczyć od tej strony. Także myślę, że na te następne 4 lata na pewno jest dużo pracy. Nie będę narzekała na brak zajęcia, na brak pracy, ale z drugiej strony mogę od razu powiedzieć, jest to naprawdę bardzo inspirujące, bardzo ciekawe i daje takie rzeczywiście poczucie, że się zmuszę. Pani poseł, chciałem w zasadzie przejść do pana profesora, ale w ramach ocieplania waszego wizerunku, ale najpierw muszę jednak ruszyć jeden temat, który pani przed chwilą podjęła. Sprawa repatriacji. Jest jedna rzecz, która mnie osobiście boli. Jako członka Polonijnej Rady Konsultacyjnej boli mnie straszliwie to, że starsza osoba, która ma dzisiaj powiedzmy z 90 lat, a która jako dziecko została wywieziona na Syberię czy do Kazachstanu, żeby starać się o kartę Polaka, musi zdać egzamin z języka polskiego. Natomiast osoby, które załóżmy, zamieszkują w Australii, czy w Izraelu, czy w Stanach Zjednoczonych, które starają się także o polski paszport, tego egzaminu z języka polskiego nie muszą zdawać.
I to no, wydaje mi się jakąś szczególną niesprawiedliwością, że Polacy, którzy zostali wywiezieni z Polski, a którzy z nie swojej winy zatracili zdolności językowe, powiedzmy no, na poziomie, załóżmy, szkoły średniej, oni muszą taki egzamin zdawać. To naprawdę uważam za no, rzecz, którą trzeba by było zmienić w tej ustawie repatriacyjnej. Aczkolwiek muszę tu zaraz podkreślić, bo jeszcze muszę jedną rzecz podkreślić, że przez te 4 lata rządów PiS-u w tej chwili zrobiono dużo, zdecydowanie dużo więcej niż przez wszystkie lata poprzednie. Jeżeli chodzi w ogóle o zajmowanie się robotami, jest ich 20 milionów żyjących poza Polską. My na komisji też się poznawali w sytuacji na przykład Polaków w Brazylii czy w Argentynie. Także to jest naprawdę obszar bardzo, bardzo taki bardzo duży. Natomiast to, o czym Pan mówi, to między innymi właśnie z tego zrezygnowaliśmy w tej nowej ustawie o repatriacji. I teraz jest konieczność wykazania związków z polskością. W związku właśnie z tymi sygnałami, które otrzymywaliśmy, że na przykład osoby o tę możliwość, czasami zdawały wręcz upokarzający ten egzamin z języka polskiego. No, były proszone, nie wiem, o na przykład opisanie robienia makijażu czy jakieś takie dziwne rzeczy. Natomiast były też przypadki, gdzie na przykład osoby nie mówiły nic w języku polskim, ale mówiły pięknie patrz. I rzeczywiście to bardzo, bardzo dużo zależało od wcześniejszych konkursów. Teraz od tego odeszliśmy właśnie na rzecz tego, że w momencie, kiedy ktoś naprawdę czuje się Polakiem, chce być Polakiem, miał babkę po dziadach, też właśnie mówi pacierz po polsku, to rzeczywiście jest brane pod uwagę przy przyznawaniu karty Polaka i repatriacji. Że karta Polaka jest czymś innym. Karta Polaka jest czymś innym niż repatriacja. Repatriacja to jest występowanie w celu wizy, w celu jak gdyby repatriacji. W momencie, kiedy te osoby przyjeżdżają do Polski, to po tych 90 dniach stają się Polakami i wchodzą do wszystkich systemy polskie. To nie jest to. Natomiast jeszcze jednej rzeczy trzeba powiedzieć, że to, co udało nam się zrobić, jeżeli chodzi właśnie o nowelizację ustawy o karcie Polaka, dotyczy to całego świata. Bo przez jakiś czas dotyczyło to wybranych obszarów, szczególnie na wschodzie, natomiast teraz dotyczy to całego świata. Mm-hmm. I rzeczywiście w ciągu tych 4 lat zrobiliśmy na pewno więcej niż w ciągu poprzednich lat nasi poprzedni. Panie profesorze, tak żeby właśnie wrócić do tego tematu ocieplania wizerunku, a mówię to z punktu widzenia postaw patriotycznych i walki z komunizmem. Chciałbym wrócić do pewnej historii, którą no, pan osobiście za dużo na ten temat nie mówi, ale ja z kolei dowiaduję się od ludzi, którzy są pana znajomymi czy przyjaciółmi, a zarazem legendami Solidarności. Takich ludzi, o takich ludziach mówię jak choćby nawet Andrzej Rospochowski z Katowic. I chciałbym zapytać o tą pana postawę w czasie stanu wojennego, w stosunek i zachowanie, jeżeli idzie o rannych w kopalni Wujek, a także no, o to, jak ratował pan życie żony Andrzeja Rospochowskiego. Kilka słów na ten temat, panie profesorze, bo to ja wiem, że skromność nie pozwala, ale prosiłbym, żeby pan się pochwalił tym czasem, no, czasem, kiedy trzeba było zachowywać się jak trzeba. Wypadków, z czego być może nawet w tym momencie nie zdawałem sobie
przejąć i w trudnym momencie i zrealizować to, co żeśmy chcieli. Jako lekarz ja udzielam porad i staram się pomagać wszystkim ludziom. W owym czasie ci ludzie byli po różnych stronach, ale zdecydowanie więcej uwagi poświęcaliśmy tym, którzy byli po naszej stronie, bo ci potrzebowali tej pomocy najbardziej i byli jej najbardziej pozbawieni. Proszę Państwa, dla blogu sydney.pl rozmawiał z panem profesorem Markiem Rudnickim i z panią poseł Małgorzatą Wypych, Adam Gajkowski, a także Ela Celejewska. Państwo, jak państwo zauważyli, pod koniec tej rozmowy mieliśmy zdecydowanie problemy techniczne, za co serdecznie przepraszamy. Niemniej, no, zarówno pan profesor, jak i pani poseł są bardzo zajętymi osobami i w tej chwili pracują wśród Polonii w Niemczech, w ośrodku Concordia, który no, jest w górach i niestety zasięg telefoniczny nie jest tak dobry, jakbyśmy sobie tego życzyli. Dziękuję państwu za udział w tej rozmowie i do usłyszenia, do zobaczenia. Życzę wygranych wyborów, a Polonię wzywam do udziału w wyborach, do rejestrowania się. Jeszcze jest czas. Proszę się rejestrować i proszę wziąć udział w wyborach i głosować na profesora Marka Rudnickiego i na panią poseł Małgorzatę Wypychę, a także na tych wszystkich, ogólnie na Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj zamieścimy informacje, gdzie będzie można głosować. Dziękujemy bardzo. Także dobranoc, do widzenia.